Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Zed, a to jest kolejny odcinek Przygód z Margonem. No i tak właśnie chciałem was przeprosić, że nie było odcinków zgodnie z planem. Odcinku nie było w niedzielę, w poniedziałek i we wtorek, dzisiaj środa. Dzisiaj jest, lecz będzie tylko jeden. Już wam mówię dlaczego. Dlatego, że u mnie w mieście była niestety burza i nie było internetu w całym bloku. Ogólnie myślałem też, żeby wziąć komputer i pójść do cioci, ale przez całe miasto iść z komputerem? To trochę byłaby lipa i dlatego bardzo was przepraszam za to, że po prostu nie było odcinków, ale no kurde, w tej kamienicy co to ma być, że nie było, co to ma być, że właśnie nie było tych, jak to się nazywa? Że nie było internetu i kurde, tak mi się chciało dla was nagrać odcinek, a niestety nie było internetu. Wchodziłem tam czasami sobie na komórce, na Margo, ale to nie to samo, wiadomo, że to nie to samo. I naprawdę bardzo, bardzo was chcę przeprosić za to co, za to, że nie było odcinków. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, no i ogólnie odcinki będą się pojawiały regularnie. No i zapytacie pewnie dlaczego też dzisiaj tylko jeden odcinek. No dzisiaj tylko jeden odcinek, ponieważ nie mam za bardzo z czego nagrać, bo tak jak wspominałem, nie było internetu. No to wiadomo, jak nie ma internetu, no to z czego ja mam dla was nagrać. Więc pomyślałem, że dzisiaj nie będzie odcinku, bo dwóch odcinków, no bo wiadomo, nie będę was zanudzał. Ale jutro jest czwartek, czyli jutro nie ma odcinków, czyli w piąteczek jeden. Już ogólnie lecimy do końca wakacji właśnie z tym planem. Więc mam nadzieję, że będzie całkiem ciekawie. No i dobra, co my tu możemy wziąć? Czy to jest potrójny cios gdzieś? Potrójny cios, mistrzostwo mieczy, płynność ruchu, bandażowanie ran. O jest, potrójne uderzenie. No to weźmy sobie to, bo potrójne uderzenie jest na pewno bardzo przydatną rzeczą na tanska. Ja tak za bardzo tanskiem nie gram, ale naprawdę podejrzewam, że to jest całkiem mocne na tanska. Ogólnie EQ muszę sobie już powoli też zacząć zmieniać na tego tanska, chociaż ten miecz, wielkie dzięki, już nie pamiętam od kogo dostałem, chyba od Forgeta, ale naprawdę Forget ci, naprawdę ci dziękuję. No i teraz mam pozdrowić tak Gute, Filipunek, Andreas i Queshiro. Queshiro wiem, że inaczej się pisze, ale sobie tak zapisałem. No i to, no to gdzie możemy iść? Możemy iść na pewno do Eder. Do Eder możemy iść. Cloud Credo, też ciebie pozdrawiam, tak to ja ten youtuber. Możemy sobie na pewno pójść do Eder na koboldy. Chodźcie, zobaczymy czy są wolne koboldy, bo jak są oczywiście sobie poexpimy. A jak nie ma, to wbijemy się magiem na piratów, bo ogólnie na piratkach się bardzo fajnie expi. Lubię po prostu expić na piratkach. Naprawdę jest bardzo ciekawie expić na piratach. Jakoś ogólnie ta grafika piratów mnie naprawdę urzeka i jest naprawdę, naprawdę bardzo przyjemnie się expi na tych piratach. Jeszcze te Henryka prawe oko, to też można go czasami zbić i może wypadnie coś ciekawego. No i ogólnie pójdziemy sobie właśnie tutaj do Niziny Wieśniaków jeszcze niżej. No i bardzo was jeszcze raz przepraszam za ten brak odcinków, ale kurde, tak chciałem dla was coś nagrać, a niestety nie mogłem przez mój głupi internet. I to ogólnie w tej kamienicy nie było internetu, dopiero dzisiaj tam przyszedł ktoś i to naprawił, bo tam się coś popsuło, już nie pamiętam co, bo ogólnie jak była burza w całej Polsce, no to kurde walnął piorun. No i nie wiadomo co się stało i nie było internetu. No sami widzicie co się stało. No dosyć taka lipna sprawa. Ogólnie mam też internet kablowy oczywiście. Nie mam takiego na przykład jak w Plusie czy w jakiejś innej sieci się bierze w Playu, że tam wiecie, macie tam połączenie od razu z siecią, wkładacie do komputera. Mam po prostu taki internet na kablu. Idziemy do jaskini, oby były, fajnie gdyby były. No i nie ma, bo ja ogólnie nie mam TPK do Tuzmer, więc no taka trochę lipna sprawa. Więc następny odcinek się pojawi w piąteczek. Myślę, że wam się to spodoba, w piąteczek odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Kurde, jeszcze raz was przepraszam, już nie będę o tym gadał, ale was jeszcze raz za to bardzo przepraszam, że nie było odcinków. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że to nie moja wina. 65. Gdzie mogę expić oprócz goblinów? Na pewno mogę sobie pójść na galaretki. O, są nożownicy są. Zobaczymy czy... A nie, nie było chyba potrójnej tej. Nie wpadł niestety po trzeci cios. No i dobra, ogólnie na forum już mam 28 reputacji. 28, ostatnio miałem 29, ale chyba za coś tam minusa dostałem. Ale ogólnie już jest całkiem przyzwoicie. Chcę dobić tak na forum około... Myślę, że około tak 50 repa i mam nadzieję, że w końcu dostanie się jakiś świat prywatny. Jeszcze oczywiście trzeba jakieś dobre pytanie napisać, ale mam nadzieję, że... O, chcę być pierwszy.
ale mam nadzieję, że w końcu jak dobiję tam, wiecie, jakąś większą ilość repa. Czekajcie, muszę być pierwszy i jestem pierwszy. Musicie ogólnie, jak na koboldach jesteście i dużo osób jest, nie tylko na koboldach, ale ogólnie jak jest dużo osób, oczywiście zawsze musicie ściągnąć ten dodatek, który pozwala wam na bicie przez E, klawisz E. To jest całkiem spoko rozwiązanie i wtedy możecie więcej grupek ubić, bo nikt wam za bardzo nie może tego zabrać. Wydaje mi się, że tutaj mało kto jest. Ogólnie poprzedni odcinek też był na koboldach, więc bardzo was za to przepraszam, ale sami widzicie, że nic nie grałem. No i dzisiaj dlatego też odcinku nie chcę robić, bo wiadomo, to będzie ciekawy odcinek. Trzy odcinki z tego samego, no coś słabego moim zdaniem. Dużo youtuberów tak robi, którzy na przykład mają, może nie dużo, tam kilku jest, albo nawet i jeden. No i ogólnie, no i fajnie, i dlatego też czasami też się to zdarza niestety, jak się klika cały czas. No trudno, pogadam z wami przez te 10 sekund. No i naprawdę dużo youtuberów tak robi, że na przykład są na 150 levelu czy coś i cały czas tylko z tego nagrywają odcinki. A to jest dla mnie bardzo, bardzo słabe, bo to nic dobrego nie wnosi, tylko cały czas to samo na kanale. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo słabe. Nie wiem, jak wy o tym myślicie, ale moim zdaniem, jeżeli cały czas jest odcinek z tego samego, no to jest coś słabego. Ogólnie za niedługo chyba też przyjdzie pora, żeby właśnie nagrać nowy odcinek Wiadomości ze Świata Margonem, czyli Margonem na szybko, ponieważ wszedł nowy świat prywatny, nowy świat ogólnie wszedł i ten świat jest tylko na komórki, więc na komórki, na ogólnie urządzenia z Androidem, więc to jest całkiem bardzo, bardzo fajne i wydaje mi się, że to może być coś naprawdę ciekawego w Margonem, co mogło powstać. Bo ogólnie dużo graczy chciało sobie pograć na komórkach, a nie mogło, a teraz możecie chyba raczej sobie spokojnie grać na komórkach. No i dobra, wydaje mi się, że HeroQuesta raczej na tym tansku nie będę robił, bo to jest tak całkiem, no to wydaje mi się, że to nie jest coś dobrego. Czekajcie, napiję się. Moim zdaniem naprawdę, ale dobra woda. Moim zdaniem naprawdę HeroQuest aż taki dobry nie jest. Czekajcie, czy wejdzie tu jakiś potrójny cios? Kurde, musi wejść jakiś, bo chcę to zobaczyć. Ogólnie lubię, jak wchodzą potrójne ciosy, bo kiedy się grałem tanski, może na tym wyjdzie. Czekajcie, zaraz zobaczymy. No i niestety nie weszło. Ogólnie lubię ten trzeci cios, bo trzeci cios jest chyba, o ile się nie mylę, taki żółty, nie żółty, tylko taki biały. No i to jest takie całkiem przyjemne. Co tu mamy? Chyba z gnola. Chyba to jest gnolo, o ile się nie mylę. Ogólnie na 65 mam ekwipunek, więc całkiem spoko. Ogólnie jeszcze potrzebuję prawego buta i powoli będziemy mogli coś chyba z tego zrobić. Ogólnie jak się ma dwa buty, to można coś z tym zrobić, tak mi się bynajmniej wydaje. I gdzie możemy sobie teraz pójść? Możemy sobie pójść, czekajcie, możemy, no tutaj nie ma, więc dobra, wiecie co, pójdziemy sobie na Kubezeta, zobaczymy na Mordhena, a później z Mordhena przejdziemy sobie na Piratków. Na Piratków oczywiście sam sobie dojdę, nie będziecie się męczyć ze mną, że będę szedł, no nie, nic nie będę robił, ale na Piratków sobie oczywiście pójdziemy. Na Kubezecie, no i niestety właśnie jest taka bardzo ważna sprawa, tak jak mówiłem, że będzie odcinek z Matim i będziemy robić PvP, na odcinku to razem mówiliśmy. No to ogólnie jest taka lipa, to jest taka właśnie lipa, no że Mati ogólnie teraz tak za bardzo nie gra w Margo, muszę wam powiedzieć. No i niestety nie mogę za bardzo z nim zrobić, co to jest? Buzia pandy? Aha, to przyciągnij na innego gracza, czekajcie. Zaraz zobaczymy, co to daje, lol. Czekajcie, no i co jest? Taki koleś się pojawia na niej? Nie, no na pewno nie, czekajcie. Zaraz, o, na przykład to damy. No i co jest? Co to ma być? Czekajcie, jeszcze raz to spróbujemy użyć. fajne to buzia panny. Można tak niektórych rozbawić. Czekajcie, zobaczymy. Rzeczywiście tak fajnie taka buzia panny wyskakuje. No dobra, w takim razie pójdziemy sobie może na początku do poczty, a później na Mordhena. I później po eksperymencie sobie troszeczkę na piratków ziomeczki. Dobra, zobaczmy sobie tu w poczcie. Cześć Kuba, pozdrawiam się na odcinku. Jasne, że tak, pozdrawiam ciebie, Mister Sharcis, coś takiego. Więc bardzo serdecznie cię pozdrawiam. O, co to jest? O, może się przydać na wyższym levelu, całkiem ciekawe. Tu mamy na 149, naprawdę bardzo ci dziękuję, Forget. Okej, już jestem, piesek mi się trochę rozrzekał, bo ktoś pukał do drzwi. No i kontynuujemy pozdrawianie, w takim razie pozdrawiam Luz, dziękuję, wielkie dzięki za naszyjnik. Luz, dzięki za, o, buciki Luz, naprawdę wielkie dzięki za te buty, bo te są takie, te są chyba troszkę lepsze. Co tu mamy, dziękuję, wszystko, naprawdę, Zifur, co tu mamy, kup sobie jeszcze prawy. I u typka ZUŻ będziesz miał fajne herobutki z leczeniem turowym. O, a jakie te mam? Czekajcie, zaraz je zobaczymy, gdzie ja je mam, kurde mać. Czekajcie.
One coś takie wyglądają. Aha, bo ja mam. Ja chyba na tancku. I oczywiście dziękuję za 8,5M. Zifur jest świetny. Wielkie dzięki. Jeżeli chcecie być pozdrowieni, piszcie do mnie na wiadomość prywatną, to was tutaj zapiszę. Lub oczywiście, jak mnie nie znajdziecie, właśnie, a jak nie będę aktywny, to piszcie na pocztę. Oczywiście też was pozdrowię. Dziękuję wam za wszystko. W takim razie wbijamy na. A, na Mordkena mieliśmy przeszbić. A, jeszcze zobaczę szybko na tancku. Zobaczę szybko na tancku, wiecie. Czy właśnie, jak to się nazywa, jaki mam ten but, prawy czy lewy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. No i oczywiście, czekajcie, pójdziemy sobie tutaj i zaraz zobaczymy. Ja mam tutaj lewy, a tam chyba też miałem lewy. Kurczę, troszkę lipa. I na tansku pozdrowię w następnym odcinku, więc nie macie się o co martwić. No i naprawdę, kurde, lipa. Ja nie mogę, mam chyba dwa lewe. Szkoda, że nie mam prawego. Jeżeli ktoś chciałby się zamienić, oczywiście niech pisze w komentarzach, bo lewy. Bo ja mam chyba dwa lewe, czekajcie. Zobaczymy, tak, mam dwa lewe. Dobra, idziemy na Mordkena. Zobaczymy, co tam słychać u Mordkena. Akurat może fajnie, jakby coś lotło. Wbijamy na Mordkena. Jest tam ogólnie mój znajomy. Więc idziemy na tego Mordkena. Wydawało mi się, że ten łowca będzie chciał mnie zabić, bo łowca oczywiście ma przewagę, wydaje mi się, że nad magiem. O kurde, żebyśmy teraz tylko przeszli. A uciekamy teraz, wszyscy uciekamy. Czekajcie, może nam się uda. Kurczę, co to ma być? Że nas goni. Czekajcie, może nam się uda jakoś przejść inaczej, tędyk. Czy on nas goni? On chyba nas nie goni. No i dobra, super. W takim razie nie wiem, dlaczego ja uciekałem w ogóle. Dobra, idziemy sobie w takim razie na dół. Idziemy sobie do tej Margorii, sali królewskiej. Idę do mojej GRP. Może akurat by coś fajnego z Mordkena wylotało. Bym się bardzo cieszył. Ogólnie lubię, jak na przykład coś na odcinku lotnie, jakieś Uni, Hero. Naprawdę bardzo, bardzo to lubię. Ogólnie jakieś Maty lotną Legę na odcinku, więc to już w ogóle było. Pierwszy raz ubił chyba Miłka. Chyba tak. No i oczywiście Lega spadła, więc kurde mać. Szczęście jak ich mało. Ogólnie Mati był 23 godziny temu, ale chyba tak przed na chwilę lub tam nagrał odcinek 5-minutowy, bo on teraz, jak wspominałem właśnie wcześniej, teraz w ogóle prawie nie gra w Margonem, co jest takie trochę lipa, bo naprawdę może stracić dużo świetlin przez to, no bo jednak wiadomo, jeżeli ktoś nie nagrywa aktywnie, no to komu się chce taką osobę nagrywać, która nagrywa, nie wiem, raz na dwa tygodnie, raz na tydzień, co nie. Ale oczywiście Matego bardzo lubię, ale szkoda, że teraz tak troszeczkę mniej gra w Margo. Ogólnie mam nadzieję, że Mati wróci do Margonem, to będzie coś fajnego. Ogólnie teraz ma bardzo, bardzo mało wyświetleń pod filmikami, no wiadomo, no to jest zrozumiałe. Dlaczego mam mało wyświetleń, bo jak się nagrywa raz na tydzień, raz na dwa, no to jest wiadomo, że tak jest. Ale oczywiście, może fajnie by było, jakby Mati wrócił. Idziemy sobie tutaj na górę. Bo Mati teraz tak naprawdę bardzo rzadko nagrywa. Mówił, że będzie nagrywał odcinki codziennie, ale ja już o tym wiedziałem w trakcie odcinku, że nie będzie nagrywał odcinków codziennie. No i ogólnie też nie możemy ze sobą nagrać. I też ogólnie nie możemy ze sobą nagrać niestety odcinku, bo Mati tak bardzo, bardzo rzadko gra. Idziemy, czekajcie, nie wierzę. Dobra, czekajcie, może mnie tutaj zaproszą. Fajnie by było ogólnie. No zaproście, dzięki. No akurat na Mordkena wpadliśmy. No i teraz tak, czekajcie, ten znak i ten. O kurde. Błąd wewnętrzny? Jaki błąd wewnętrzny? O co chodzi? Jaki błąd wewnętrzny? A, i mamy tutaj, o, zwój do Margorii oczywiście chcemy. No i tutaj też również to chcemy. I ogólnie czekajcie, napiszę, czy coś wydropiliśmy, czy jakiś zwój wzięliśmy. Ja spróbuję, czekajcie, czy dalibyśmy radę tych, chyba tak. Czekaj, aha, lol, na to loku do 103 ziomek. I coś zdobyłem tak, zwój teleportacji do Margorii. Więc całkiem spoko. Czekajcie, może byśmy coś z tego jeszcze wydropili. Nie, same zwyklaki. Dobra, więc w takim razie ja idę sobie na piratków. Chociaż na piratków raczej nie pójdę, bo jednak chciałbym zostać trochę tutaj na Mordkenie i podrobić trochę itemków. Więc ja sobie oczywiście się przelogowuję na właśnie na Kubę Zeta. Ogólnie może rzeczywiście byśmy wbili na naszego Wojka na Majumie, bo już dawno tam nie byłem. To ogólnie było jakieś moje założenie, żeby zrobić sobie właśnie Wojka i właśnie wygrać kiedyś łaźnię na Majumie. Ale oczywiście moje to nie jest zrealizowane tak za bardzo, bo wiecie, troszeczkę myślałem, jak się mówi, trochę nie chciałem już tam grać, trochę ten, no i wiadomo, że to taka lipa, ale spokojnie pójdziemy sobie na Majunę, na Wojka naszego. No i ogólnie zobaczymy, co się tam u niego dzieje, bo już naprawdę bardzo, bardzo dawno na niego nie wchodziłem. Co my tu mamy? O, hero jakieś mamy.
co to jest, miecz żywiołów byśmy... Ja teraz mam chyba miecz żywiołów na sobie. Ogólnie wszystkie pieniądze zarobione tutaj na Majinie to są przeze mnie, bo teraz się zarobiłem na pieniążki, cały czas stałem sobie na różnych elitkach. No i ogólnie cały czas lotałem, no bo jednak 40 level, na 40 levelu trzeba pójść na łaźnię. Możemy pójść oczywiście sobie teraz ten, na Reda teraz na Zulusach, będzie się dosyć fajnie ekspiło. Bo ogólnie pamiętajmy, że Majuna to taki świat, gdzie jest wyłączony Red. Ogólnie nie ma, chyba nawet w nocy nie ma Reda, więc całkiem przyjemnie na Majunie się gra. Więc ogólnie jak niektórzy z was właśnie nie lubią Reda, czy ktoś was deda, bo macie słabsze Q, albo na przykład nie chce wam się dobijać Q, no to oczywiście zapraszam na Majunę. Na Majunie naprawdę bardzo się przyjemnie gra, są bardzo mili gracze. Pozdrawiam ogólnie wszystkich graczy, którzy grają na Majunie, bo naprawdę na Majunie się bardzo fajnie gra. Ja myślę, że za niedługo mogę wrócić do tego Wojka, żeby na tym Wojku grać, bo na tym Wojku naprawdę całkiem przyjemnie się gra, całkiem fajnie jest. Ogólnie nowe stroje dla tropicieli powstały, jeżeli ktoś gra tropkę, to zapewne się cieszy, bo naprawdę nowe stroje dla tropków są, no, bardzo ładne, mi się osobiście naprawdę bardzo, bardzo podobają. No i ogólnie nowe stroje dla tropków są bardzo, bardzo ładne moim zdaniem. Ogólnie jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to niech sobie sprawdzi właśnie na Google'a chyba też można sprawdzić lub też na forum. Moim zdaniem są świetne te outfity dla tropów i chyba już wszystkich zmienili. Czarny murzyn. I ogólnie chyba już wszystkich zmienili, tak mi się przynajmniej wydaje. Wszystkie postacie zmienili. Nie postacie, tylko właśnie, no tak, wszystkie chyba tropa, tanca, wszystkich zmienili już outfity, więc chyba już raczej wszystkich nie zmienią. Już raczej nikogo nie zmienią. Chociaż jeżeli się pomyliłem, to oczywiście napiszcie w komentarzach, czy może tam nikogo nie, czy może tam kogoś właśnie nie zmienili. Maga na pewno raczej zmienili. No i tak, Czarny Murzyn, pozdrawiam ciebie, Siemka. Niestety Czarny Murzyn nie odpiszę, bo teraz nagrywam odcinek, ale jestem bardzo zdziwiony, że ktoś mnie w ogóle zaprosił jeszcze na tej postaci. Kurde, Zulusy są niestety wybite. No ale trudno, pójdziemy tutaj na Lokum Ghoula. O, jest, no, są fajnie. Ogólnie w następnym odcineczku wydaje mi się, że pójdziemy sobie na piratów. Jeżeli Mati nie będzie do następnego odcinka, to oczywiście pójdziemy sobie na piratów. Już niestety, ale nie zrobimy z nim PvP. Chociaż jak dobije ten 150, 160, to może z fantazyjnym zrobimy PvP. Zobaczymy jak to będzie. Ogólnie na tym Wojku bardzo, bardzo łatwo się expi, bo Wojek naprawdę ma całkiem sporo pancerza, więc naprawdę bardzo, bardzo łatwo się expi. Co ja tutaj mam? Parowanie, celny cios, szanse na unikanie przeciwnika, to jest dobre. Spes magii, to jest chyba bardzo dobra umiejętność na tancerza, bo tancerz oczywiście bardzo dużo uników robi, więc całkiem przyjemna sprawa. Idziemy sobie tutaj jeszcze na dół na tych furumulu, bulu, gulu. Czy ja mam tutaj jakieś podki? Mamy, te manierki myśliwego, dziękuję wszystkim, którzy mi to dali. W ogóle jestem bardzo zdziwiony, że ten Czarny Murzyn mnie zaprosił, bo ja naprawdę na tej postaci nie grałem chyba z 3-4 miesiące, więc całkiem śmieszna sytuacja. Mam nadzieję, że teraz ogólnie zbieram dużo repa, bo mam nadzieję, że w końcu na jakąś priwa się dostanę. Byłoby to dla mnie bardzo przyjemna sytuacja. Tak, nagrywam Czarny Murzyn. Napiszę mu tak. Żeby mi tu nie spamił, że nie myślał, że jestem taki niedobry. Ogólnie co to jest rękawice młodego paladyna? Chyba zmienili wygląd dla rękawic młodego paladyna i ogólnie dla wszystkich itemków, które latają z paladyna. I ogólnie też zmienili chyba wygląd itemków dla Astratusa. Tak, pozdrawiam cię Czarny Murzyn. I ogólnie zmienili też itemki chyba dla Astratusa. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze tu, ubijemy jeszcze elitkę, może by coś dropnęło. Czy ja sobie z nim dam radę na auto? Daję sobie spokojnie z nim radę. No i ogólnie powoli będziemy kończyć ten odcinek. Obiecywałem wam, że pójdziemy na piratków. Niestety nie pójdziemy, bo wiadomo, że chcę sobie jeszcze zostać chwilę na tym levelu, żeby właśnie zrobić z Matim PvP. Jeżeli Mati właśnie nie będzie do tego czasu, no to trudno Mati, trudno, może nam się wbijem ten 160 i może byśmy udało nam się zbić fantazyjnego, chociaż wątpię, bo fantazyjny jest dobrą postacią, bo ma tam kilka lek, ale może ma akurat złe umki Mati, więc może by nam się jakoś udało. Czy tu mamy jakiś cios specjalny? I teraz ciekawe, czy coś dropnie. Nie, niestety nic nie dropło, więc przelegowujemy się jeszcze na szybko na tancerza. Co ja zrobiłem? Co się stało? Przelegowujemy się w takim razie szybko na tancerza. Pandora, tancerz ostrzy oczywiście. Jest tancerz też ostrzy. Wbijamy sobie na tancerza ostrzy. Co ja miałem wam takiego pokazać tam? Rzeczy za Astratusa, które wydropił mój zastępca. To jest to właśnie, patrzcie, jakaś lodowa czaszka Astratusa, więc to jest coś fajnego.
Co? Aha, myślałem, że to jest ten. Myślałem, że to jest hełm, który zadaje obrażenia od zimna. Tak się zdziwiłem. A tu jednak lodowa czaszka Stratusa, orb pomocniczy, więc całkiem spoko. Ogólnie takie połączenie, jeżeli ktoś by miał na tym levelu, to kurczę, każdego by cisnął. Ale niestety na tym levelu to niestety nie ma punktów honoru, więc takie trochę lipa. Ale jeżeli ktoś chce być koksem, nawet już na takim levelu, to oczywiście polecam każdemu. Więc ja się z wami żegnam, ziomeczki. Następny odcinek będzie w piąteczek, bo jutro nie ma odcinków. Jeżeli nie wiecie dlaczego, to sprawdźcie sobie na planie odcinków. No i ogólnie jeszcze raz was przepraszam za odcinki, że ich nie było. I ogólnie to nie, że dlatego jestem niesłowny, czy mi się nie chciało, czy coś, ale naprawdę to była taka sytuacja, że po prostu nie mogłem nagrać odcinku, a tak mi się chciało. No dobrze, już nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i cóż, do następnego odcinka. No i cześć.